Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i teraz mamy okazję zapoznać się z grą, która jest bliska mojemu sercu, bo ja się wychowałem na platformówkach, a do tego jeszcze dostałem tą grę za darmo, więc jest jeszcze bliższa mojemu sercu. No ej, coś co jest za darmo jest fajne, no nie dobrze, nie zawsze, można w pieprz dostać za darmo, więc to akurat jest zły przykład teraz, ale Rogue Legacy przed wami. Czyli platformówka przypominająca Castlevania, Dark Souls. Kurczę, nie, dużo jest tutaj naleciałości z innych gier. I bardzo fajny system. Już troszeczkę sobie pograłem, jak widzicie, 79 level. Ale o co tutaj chodzi? Po prostu mamy zdobyć, a to właściwie pokonać, wszystkie monstra, jakie znajdują się w zamku, do którego właśnie idę. Dobra, może będę opowiadał w trakcie. Wejdźmy sobie. Oczywiście Haronowi trzeba było zapłacić za wejście całość swojego złota. Ale ja oczywiście już troszeczkę tutaj pozmieniałem, ulepszyłem to i owo i teraz już nie 100%, a 50% w moim konkretnym przypadku. No ale zaczynając grę trzeba mu oddać całe pieniądze. Więc tak, no platformówka niby kurczę niczym się nie różni, nie? Chodzisz, skaczesz, mieczyk, przeciwnicy. No, ale jest tutaj pewna cecha, pewnych parę czynników, które sprawiają, że ta gra jest dla mnie tak fajna i się mega w nią wkręciłem. No tak mega, że trzy wieczory z rzędu już w nią sobie gram po prostu przed snem. No, przeciwnicy dosyć standardowi. Ale o co tutaj chodzi tak właściwie? Co jest takiego fajnego, co jest innego w Rogue Legacy, czego nie było w innych grach? No dobra, po pierwsze, za każdym razem jak zginiesz, bohater ginie definitywnie. I wtedy trzeba wybrać sobie kolejnego jego następcę, kogoś innego, w kolejności, powiedzmy, genetycznej. Kogoś po prostu z tego samego rodu, ale jednak no nie tego bohatera, bo ten przecież umarł. I tak pokolenia się ciągną i kolejni z tego rodu próbują pokonać ten zamek. Ja jeszcze nie pokonałem ani jednego bossa, już troszeczkę tutaj gram. No i mam też dużo ulepszeń, ale tak, dobra, dlaczego Castlevania? Dlaczego mówiłem, że porównanie do Castlevanii tutaj jest na miejscu? Mapa i rozłożenie pomieszczeń. A, jeszcze, no, ważna cecha, o której nie wspomniałem jeszcze. Wszystko jest tutaj generowane losowo. Za każdym razem wchodząc do tego zamku, witają nas zupełnie inne korytarze, zupełnie inne pomieszczenia. No oczywiście są podzielone na pewne sekcje, bo mamy taką sekcję klasyczną, jak teraz tutaj właśnie przemierzamy, czyli wnętrze zamku, ale też mamy las, kopalnię, jakąś mglistą krainę, magiczną wieżę, dużo tego jest. Po prostu trzeba zabrnąć dalej. Ale tak właśnie, warto zawsze rozwalać tutaj wszystko, co jest, bo czasami ukrywa się tam złoto, a za złoto kupujemy sprzęt, runy, ulepszenia postaci, ogólnie za złoto tutaj kupujemy wszystko. Dosłownie wszystko. No ale oprócz klasycznych ataków bohater jeszcze może, oprócz zwykłego skoku, za pomocą odpowiednich runów zrobić podwójny skok, czyli raz i dwa już w powietrzu. Ale niepotrzebnie zgarnąłem ten cios. Do tego jeszcze oczywiście zbroja ma pewne swoje konkretne właściwości. No akurat w moim wypadku te czerwone, czyli miecz plus peleryna plus hełm mają w sobie wampiryzm, czyli każde zabójstwo powoduje, że ja dostaję troszeczkę zdrowia. Mam w tym konkretnym wypadku ile? 9. 9 punktów życia za każde zabójstwo, więc naprawdę dobrze, bo na samym początku jak tego nie miałem, to ginąłem nagminnie i dosyć szybko. Więc no nie grało mi się zbyt fajnie, ale parę ulepszeń już i proszę bardzo. Postać nie dość, że może wykonywać, o, taki delikatny powietrzny slide. No też oczywiście naziemny, jeżeli wykonujemy go na ziemi. No ale oprócz tego jeszcze właśnie, tak jak mówiłem, podwójny skok. No, wachlarz poruszania się, wachlarz możliwości jest tutaj duży. Już przynajmniej teraz dla mnie. No ale oprócz zwykłych ataków, atak z takiego wyskoku powiedzmy, cios w dół, w którym uruchamiamy platformy. No takie specjalne. Może gdzieś zaraz na jakąś trafię będę mógł wam pokazać. No ale jak widzicie, nie jest tutaj łatwo, dlatego skażenie z Dark Souls jak najbardziej na miejscu. Poza tym nie, waga śmierci to jest to, co sprawia, że grając w tą grę czasami pojawia mi się w głowie jakieś odniesienie do gier z serii Souls. Po prostu grasz kiepsko, potykasz się zbyt często, giniesz. A jak giniesz, później albo wydasz całe zgromadzone złoto na jakieś ulepszenie, jeżeli tobie starczy, a jeżeli nie, to całe twoje złoto przejmie Haron za wejście do tego zamku. Powiedzmy bilet wstępu. Ej, wow, już coraz mniej zdrowia. Tylko 161. No ale też właśnie, co jest fajnego. Postacie, które wybieramy po śmierci,
nie są tymi samymi postaciami. To nie jest cały czas ta sama osoba. Tak jak mówiłem, to jest kolejny potomek po prostu z tego rodu. Albo po prostu może to jest mieszkaniec tej samej wioski, która za cel swojego istnienia postawiła sobie wyczyszczenie tego zamku z potworów. Kto wie, aż tak bardzo w meandry fabularne się nie zagłębiłem. No ale wszystkie te postacie mają coś, co je wyróżnia spośród innych. Na przykład ten jest barbarzyńcą. To widać po hełmie, to można rozpoznać. Ale też są na przykład ludzie posiadający na swoim koncie takie choroby jak ADHD. Albo, nie wiem, dyslektycy, którzy nie potrafią czytać. Oj, właśnie, Kraina Mroku. Okej, chyba za daleko się wypuściłem teraz. Tutaj są trudniejsi przeciwnicy. Wielcy rycerze, wielkie płonące czachy. No, tutaj nazwana złośnikiem. 55 poziom. W sumie ja 79 powinienem dać radę, nie? No wcale nie, bo tutaj ta czacha nie jest sama. Są jeszcze inni. No ale właśnie, kurczę, mówiłem o wachlarzu ciosów. No są też umiejętności specjalne dla każdej postaci, też inne. Ta konkretna ma akurat... Oj, 50 zdrowia, tylko że to zaraz tutaj zginę pewnie. Akurat ta ma sztylet. Czyli kolejne nawiązanie do Castlevanii. O, no proszę bardzo. Zupełnie przypadkiem zginąłem. Sir McGladery II, zabity przez Szarego Barona. I tam na dole wyświetla się oczywiście, kogo udało mi się zabić w tym przejściu. Teraz tak, pożegnalne słowa Sir McGladerego. Runa niebiańska umożliwia latanie poprzez naciśnięcie krzyżyka, gdy jesteś w powietrzu. Powiedział to i umarł. Więc dobra, wybieramy swojego sukcesora, następcę, trzech do wyboru. Mamy tak, Lady D, mamy Sir Johna III i Lady Line. Zaczynając od początku. Lady D, klasa Hokage, czyli ulepszony zabójca. Jest to szybkościowiec, wyrządza ogromne uszkodzenia, ale bez krytycznych. Jego specjalność to wymiana. Cecha stępiony wzrok, czyli nie widzisz trójwymiarowo. Czyli autentycznie serio widać w dwóch wymiarach. Postać się obraca, jakby była z papieru. Cecha gigantyzm, jesteś stworzony do bycia koszykarzem. No i zaklęcie, jakie ma, to Conflux, czyli rzuć kule, które wszędzie skaczą. Dobra, postać numer 2, Sir John III, jest paladynem. Jest to twoja standardowa postać. Umie wszystko po trochu. Kurczę, jak dla mnie tam powinno być potrafi. No ale, powiedzmy, nie jest to źle, ale po prostu mnie osobiście razi w uszy. Specjalność tarcza strażnika. Cecha homo! Lubisz mężczyzn. Tak po prostu, nie? Nie ma to żadnego realnego przełożenia chyba na samą rozgrywkę, no ale jako cecha postaci jest. Plus jeszcze stalowe stopy, czyli choroba tętnic obwodowych, brak krążenia w stopach. Co to daje, co to robi, nie wiem. Ale jako umiejętność specjalna, czyli zaklęcie sztylety, czyli to co już widzieliśmy w przypadku poprzedniej postaci. No i Lady Lina jest zabójcą. Ryzykant, ma kiepskie statystyki, ale może zadawać niszczycielskie i krytyczne ciosy. Specjalność mgiełka. Koprolalia. Aha, czyli po prostu rzuca wulgaryzmami na prawo i lewo. Zaklęcie Conflux. Ej, no dobra, kogo wybieramy? W ogóle mogę wam jeszcze pokazać moje drzewo genealogiczne. No już wiele razy zdarzyło mi się zginąć. O, tutaj właśnie, ta postać. Ona ma wszystko do góry nogami. Naprawdę grało się ciężko i padłem dosyć szybko. Ale co, dojedziemy do samego początku? No jestem ciekaw, no zobaczcie, jak to długo się ciągnie. Naprawdę ginie się tutaj łatwo, zwłaszcza nieulepszoną postacią, która jest totalnym żółtodziobem. Nie ma jeszcze raz, że ulepszeń, dwa, że ekwipunku, trzy runów. Na cztery po prostu grać jeszcze nie jest zaznajomiony. Proszę bardzo, Johannesem zacząłem, później Sir Lee, Sir Mice, Sir Glauber, Sir Hornsby. No a potem to już, kurczę, pociągnęło się po prostu do końca, ale co no, nie przeszkadza mi to, że on jest homo. Serio, zagrajmy sobie Sir Johnem III. No ale skoro jest homo, to nie będzie miał sukcesora swojego. No ale dobra, wita nas ekran, zamek nasz, czyli nasz ekran ulepszeń. Tutaj można sobie wydać zarobione pieniądze, w co warto w moim przypadku i na co mi starczy w ogóle. No mamy różne właśnie, tutaj już na maksa mam ulepszony targ, czyli obniż opłatę Harona, ucząc się jak dogadać się z samą śmiercią. Aktualnie mam to rozwinięte na maksa, piąty poziom już, czyli połowę tylko ode mnie zabiera za każde przejście. Ale o, dobra, na to mi starczy, ulepszenie zbroi, ale też może... Tak, akurat tutaj. Dobra, poprawa ataku magicznego, jedno ulepszenie, pyk.
I teraz tak, mamy tutaj kowala, który sprzedaje nam sprzęt. Każdy sprzęt ma inne statystyki, inne właściwości. Mój miecz ma miecz krwawy, ma wampiryzm plus 1, czyli ściąga trochę życia z przeciwników. Mój hełm to samo. Dodatkowo jeszcze zbroja, ale tej nie wybrałem, wybrałem lepszą, która daje więcej do samej zbroi, do tej statystyki po prawej stronie. Do tego jeszcze naramienniki. Ja mam mądre na sobie. Dają 10% bonus do zdobywanego złota. No i pelerynka czerwona, czyli wampiryzm. No oprócz tego są jeszcze runy. Na każdym z przedmiotów można umieścić jeden run. Albo jedną runę, tak właściwie. Więc w mieczu mam runę równowagi, czyli ściąga z przeciwnika i punkty życia, i punkty magii. Chyba najlepsze, co można znaleźć. W hełmie akurat wrzucony odwet, czyli to, co przeciwnicy zadadzą mi. Jakie wysokie obrażenia, to połowę z nich. Chyba połowę, albo jedną czwartą. Ja już nie pamiętam. Ale dostają też sami. Czyli uszkodzenia oddane wrogom. Później jeszcze zbroja. Mam coś nowego. Skoczek, czyli już nie będę mógł wykonywać podwójnego, ale potrójny skok. Ale jednak wolę mój wampiryzm. No tak jak mówiłem, ginie się tutaj szybko, więc fajnie za zabójstwo dostać z powrotem trochę punktów życia. Później w naramiennikach sprint, bo to się naprawdę przydaje, unikałem tego na samym początku. No i pelerynka, podwójny skok. No i oczywiście jest jeszcze architekt, który może zablokować nam ułożenie zamku, czyli po prostu to, co mieliśmy poprzednio. Nie znowu zupełnie losowe komnaty, tylko to, co było już. Jesteśmy zaznajomieni z lokacją, skrzyneczki, których nie udało nam się otworzyć, teraz będą znowu możliwe do otwarcia. Więc uwaga, znowu budowanie, zamek Hamson. Dobra, zbieramy złoto, zbieramy punkty. Kurde, co jest za tymi drzwiami, nie wiem. Pewnie główny boss, ale znając życie, dopiero na samym końcu uda się z nim pogadać, chociażby zamienić parę słów, ale też przegrać pewnie walkę. No dobra, to jest paladyn, więc nie powinno być problemu z walką wręcz. No zabija jednym ciosem wszystkich jak leci. Też mamy jeszcze sztylety. Nie, w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy taka gra w ogóle jest w stanie przypaść wam do gustu, bo jestem w stanie jeden... Oj kurde, za wcześnie, na Mroczną Krainę. Jestem w stanie nagrać dla was jeden, czy dwa, czy nawet trzy materiały, raz na jakiś czas po prostu z tej gry. No co jest coś, no nie wiem, na wzór ostatnio popularnego Binding of Isaac, gdzie za każdym razem jest po prostu coś innego, tylko że tu są dwa wymiary. No w sumie w Binding of Isaac takie 2,5 wymiaru jest, a tutaj dwa, klasyczne dwa. No, jak widzicie, ta postać widzi w trzech wymiarach, bo kiedy się obracam, to ona się obraca normalnie, a nie jakby była zrobiona z papieru. 15 wpis w dzienniku. Pamiętam, że byłem słynnym poszukiwaczem przygód. Moje bojowe męstwo przewyższało męstwo moich braci. Kiedy oni spędzali dnie zakopani w nauce i w książkach, ja zabijałem bandytów i potwory. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ojciec wolał ich ode mnie. Czy w bajkach zwykle nie jest inaczej? Los sprzyja odważnym, nienudnym intelektualistom, czy jakoś tak. Rany, chciałbym zobaczyć moich braci, jak myślą z mieczem przystawionym do gardła. Okej, nie wiem, czyje dzienniki tutaj zbieramy, bo to już jest 15 wpis, na jaki udało mi się trafić. Inaczej, każdy kolejny wpis, na jaki trafisz, jest po prostu kolejnym, odhaczonym. Czyli teraz na przykład ja bym zginął i znalazł jeszcze raz dziennik w innej lokacji, to będzie wpis 16 po prostu. Ale tak, właśnie, na obrazy trzeba nawet uważać, bo czasami tam się chowają wrogowie. No ale tych na szczęście jednym ciosem udaje mi się zabijać, więc no nie stanowią problemu. No chyba, że się ich nagromadzi trochę więcej. O, dobra, shit, ktoś dzwoni. Kurde, no nie w takim momencie, niekiedy walczę tutaj o życie. O, dobra, spokój, to ja spauzuję i zaraz do was wracam. No, przy okazji się możecie przyjrzeć, jak wygląda ekran pauzy, widać statystyki postaci, jej imię. Wciskając kwadrat widzimy karty postaci. Nie, fajnie to jest zrobione. Troszeczkę przywołuje wspomnienia z Dungeons and Dragons. Lub innych karcianek. Nie, ale niestety kochani, przez ten telefon... Ten telefon sprawił, że będę musiał zaraz skończyć, więc postaram się jak najdalej przejść jeszcze w miarę jak najkrótszym czasie, więc kurde, nie wiem czemu to zbieram. Szybko, do przodu. A może mi się uda O, tu są te platformy, które można ciosem w ziemię uruchomić. No i teraz jak poznać, że ten obraz jest zdradziecką świnią, czyli wrogiem? Trzęsie się. Po prostu. No i trzeba się z nim uporać. Ale dobra, to chyba nic nie ma. O, kurde, wiedziałem. Oni są czasami po prostu symetrycznie rozstawieni w pomieszczeniach. Przypominam, wszystko generowane losowo. Oj, kurde. Niedobrze. No teraz tu są pomieszczenia, których ja nie jestem w stanie rozkminić po prostu.
Raz po prostu przechodząc w ten sposób, wycinając świeczniki, uderzyłem w obraz i to się okazał wielki przeciwnik. Ale nie, to jest jakiś rebus. Nietoperz, rączka, kula ognia, kości, rycerz? Kurde, nie wiem co. Nie wiem, o co tam chodzi. Oj, tu mogę łatwo bardzo spaść na kolce, zwłaszcza jak tamten z tyłu mnie walnie, albo ten z przodu. Oj, jest i skrzyneczka. Oj, tylko pekiel. Zawsze można trafić na lepsze przedmioty, czyli na przykład na schemat przedmiotu dla kowala, albo dla na runę. Dla wróżbiarki, czy tam alchemiczki, nie wiem jak ją ładnie nazwać. Dla czarodziejki, o, to brzmi ładnie. No i właśnie, giną tylko inaczej. Jak przechodzimy od lokacji do lokacji, to martwi pozostają tylko ci przeciwnicy, których zabiliśmy. Reszta dalej żyje. Ej, właśnie. Kurde. Dobra, wiem jak ładnie skończy ten odcinek, bo za tymi wrotami jest boss. Boss pierwszej lokacji, zamku Hanson, którego ja jeszcze nie byłem w stanie pokonać, więc kurde, kto wie, może teraz się uda. Ale... jeszcze rzucę okiem, co jest tu. W sumie chyba nic aż tak bardzo interesującego. Dobra, szybko, bo naprawdę się muszę spieszyć. Wielka gałka oczna. Kidr, strażnik. No dobra, może tym razem mi się uda, ale nie podejrzewam. O kurde. No bo właśnie, ja tylko za zabitych przeciwników dostaję punkty zdrowia. Tu już gorzej, o kurde. Dobra, zaraz będę martwy, jeżeli jeszcze dwa razy mnie trafi. Kurde, jeszcze raz tylko. On ma połowę zdrowia. I zbyt wysoko starczyło podskoczyć i już śmierć. No dobra, kochani. Ale serio, dajcie znać w komentarzu, czy taka gra by się wam spodobała u mnie na kanale. Raz na jakiś czas mogę coś wrzucić, jeżeli się znajdzie wielu chętnych. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, cześć.